Adruch. Ten miał spalone czarne ręce. A ja byłam na operacji jego rodziny. Odcinali mu te ręce, słuchaj, piłką taką do metalu. Mieszki facet, on miał 34 lata, miał w znakomitej kondycji. Normalne, inny by się załamał na jego miejscu. On powiedział, że ma kochającą rodzinę, ma dzieci, on ma dla kogo żyć. No. Jeszcze pocieszał innych nauków, również innych, którzy wiadolili dlaczego. No dlaczego? No powiedział dlaczego. Na oddziale kobiecej była na przykład matka Zesi, która miała poparzoną noc. Bo jej teściowa, czyli zupełnie jak w Indiach, uznała, że ona jest, słuchaj, za piękna dla jej syna i na nią wylała cały gaz wrzątków, może sobie się udało. I sobie nawet nie wyobrażasz, jakie to były ludzkie tragedie, no to były przecież, no wiesz, lata wczesne 70. Ta dziedzina na Bukino. Ludzie nie lubią się na to patrzeć, wiesz. Słuchaj, żadna z panienek na 5. roku, no ja począłam do liceum medyczne, bo byłam tak zwanym, to się teraz nazywa ślepota matematyczna. Znaczy mam debilem matematyki. Po prostu, no nic mi do tej pustej głowy nie podnoszę. Już dostałam do chłopniaka, ponieważ gościu siedział biurko w tym do pustej wodzrodnicy z innym panem pułkownikiem. No i mówi, że Lidia się nie dostała do chłopniaka. No co za problem, moja żona jest wicedyrektorką liceum medycznego. No. Żeby pan pułkownik, słuchaj, z oczu bieżącej siostrzenica, Zygmusia, no musi się dostać, więc ja powiedziałam, wiesz, dzień dobry, jak może, no bo co miałem innego powiedzieć, no to pewnie to wystarczyło. I słuchaj, natomiast te dziewuchy, no to one niby z powołania poszły, kroby ze wsi, tamto, warto, i tylko ja jedna, powiedziałam, że i tak pójdę na studia, że mogą tutaj tylko jakiś tam etap przejściowy, tylko ja miałam na tyle charakteru i odwagi, jako jedyna poszłam na obarzenie. No. A cymrus był nie do wytrzymania. Ja tym ludziom, wiadomo, za pieki i tak dalej, ale przede wszystkim ja wyładowałam akumulatory. Masz, proszę pana, ty, no zależy, bo to było 17 roku życia, masz no, będziesz miał nowe ręce, nowe nogi. I słuchaj, ja myślę, że bardzo, ja wiele dobrego zrobiłam, a się okazało, że ja jestem, miałam zdolności. No ale teraz już byś chyba nie zrobiła, bo to człowiekowi się nie chce już po tym dobrego. Ziewają, całe życie, no. Ja uważam, że obojętni na ludzką krzywdę. No. Ja zawsze w każdej sytuacji, czy ja widzę na ulicy bezdomnego, czy ktoś mówi, proszę pana, mój znajomy prowadzi ośrodek pod Błoniem i tak dalej, nie wiem, ile o tym doszło, ale ja zawsze, ja nigdy nie jestem obojętny. Jak wyszłam o podkrycie w nocy, o 2:30, słuchaj, to na ławce siedziała taka bezdomna, taka starsza, taka ona, takie siwe włosy, ona na przystankach sobie przesiaduje, mówi, że ma dom na Malowie Deszyfii, oczywiście. To jest ściema i ja zadzwoniłam do policji, żeby pod Sarzmińską mówić, proszę państwa, to jest nasza pani, która na pewno nie ma domu, ona się kwalifikuje do domu opieki. No, rozmawiałam z jakąś policjantką, jakąś taką młodą i proszę pani, możecie teraz podziwamy, tam podałam adres do tamto, mniej więcej koło tego. Ale jeśli ta osoba nie wyrazi zgody, to my nie możemy ją zamknąć. Ja nie wiem, wyrazi, nie wyrazi, ona spała, nie budziła. No dobry wieczór, i co tam słychać? Nie mów mi, że ja nie mam wrażliwości. No działa, już działa. No to po trochę kawy możesz, przyjdę, dam ci parę szklanek i pójdziesz, no. A jutro? Jeszcze ten prąd jest tak mały, że on nic, żeby go znaleźć. Zobacz. Słuchaj, myśmy byli dzisiaj na komisariacie, na nie, to jest jaka to ulica, bo ja ciągle za tymi Żydami, tam mesjanistycznymi, na tym komisariacie. Słuchaj, jak to można zrobić, bo właściwie, no ten kurczaczek to mnie tak zdenerwował, że mało go dzisiaj po mordzie mu nie dałam, bo spisuje facet, że nie chce oddać telefon, to znaczy, że ukradł, no i tego, no taki jeden, a może ty znasz, taki na Iwickiej 11:40 mieszkanie się nazywa Krzysztof Markowski.
wyspie, to mam jeszcze całe mnóstwo pytań. Nie słyszałem. No i teraz tak, ten pisze, ten policjant taki w sumie niemiły, ale no niby logiczny, no i tak, że to... Dobrej nocy. Dobranoc. To co innego chodzi? Chodzi o to, że tamten, ten stary swój taki telefonik LG, on w sumie 450 zł kosztuje. Jemu tak pożyczał i on potem mu nie chciał tego telefonu oddać. No ten kurczaczek temu Markowskiemu. No, tobie mówię, bo tutaj... Dobra, nie tu problem. No to więc tak, że nie chciał oddać, tak? Na koniec czerwca nie chciał oddać i po prostu, ale że on może potem odbierze, że może, a to o to chodzi, że to jest błąd, że nie chciał oddać i z nim nie chce mieć nic wspólnego. To teraz policja ten telefon zabierze i przekaże i to będzie do odbioru. A czy już będę mógł odebrać? A czy już będę w kopercie? On już czekał wcześniej. Nie, ale to nie o to chodzi. Ale ten policjant właściwie, on spisał, ale on chyba do końca tej sprawy nie załatwił, bo tak. Potem wezwał policję i jeszcze, żeby ta policja ewentualnie, gdyby chciała, w Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu o dalszych scenariuszach dla Turcji pod rządami prezydenta. Facet na policji, który spisywał te sprawy. Śledczy. Po prostu chodzi o to, że te dziady ziewają, są leniwe i teraz on jakby chciał troszeczkę tę sprawę oddalić. I tak, wezwał policję, że mówi, że to pojedziecie najwyżej na policję i oddadzą, nie oddadzą, wpuszczą, nie wpuszczą. Na tym kurczaczek mówi, on nie wpuści. A więc słuchaj, jest przed godziną 10:00, ty spróbujesz wejść sam, to zaraz policja z tobą wejdzie. A jak nie, jak usłyszą jego głos, to będzie musiał otworzyć, bo jak nie, to drzwi wyłażą, bo jest przed 10:00. No i przyjechała ta policja, ale jest inny problem. Przyjechała policja i teraz tak, ponieważ on dał ten telefon jego tutaj na Puławską, jakieś tam 112 sraście do naprawy, w sensie zmiany internetu, coś tam zmienienia i tak dalej, no to policjantka z policjantem, które przyjechały, powiedziała, to w takim razie to wy, jak pojedziemy razem teraz, to my nie odbierzemy tego telefonu. Ja mówię, dobrze, ale może dać do zrozumienia facetowi, żeby on oddał ten telefon, bo on zaczyna tu się bawić i się uśmiechać do niego i mu tego telefonu nie odda. To jest takie dziecko 20-letnie niepełnosprawne i on się tym bawi, żeby, ja mówię, tu są jakieś pewne rzeczy duchowe, żeby on... Mimo ostrzeżenia NSZ, nie wszystkie biuro podróży odwołują wycieczkę. Ja mówię o czym innym. To czyli, że ten śledczy spisał to, ale jakby do końca stempelka tutaj nie przykleił i to może tak się wlec bez końca. Przyjechała policja, interwencja to była i oni odjechali i po prostu, no, śledczy spisał. To jest... A jak ty myślisz, jakie rezultaty? No telefonu nie odebrano, no jakie rezultaty? Straty taty. No dobrze, czyli że protokół spisany, no to tym się pocieszajmy. A ta interwencja policji, to rzeczywiście, oni tak przyjeżdżają, ja myślę, że i ten śledczy, i ta policja to tak robią, jakby chcieli mieć więcej takich interwencji, co ludziom nic nie załatwią. LG to bardzo dobry telefon. No. No widzisz, on tu podał, nie podał, jeszcze coś doniesie, jakiś numer. To jest bardzo ważna informacja, ale obawiam się, że to jakby stanęło. No bo jeżeli on wezwał policję, że może my tam pojedziemy. W związku z dalszym zagrożeniem terrorystycznym francuskie MSW zaangażowało do pilnowania bezpieczeństwa 12 tysięcy rezerwistów policji i żandarmerii. Mają oni dołączyć do blisko 100 tysięcy żołnierzy i funkcjonariuszy rozmieszczonych już w całym kraju. Szef francuskiego MSW Bernard Cazeneuve dodał, że... Nie, to nie o to chodzi. Jesteśmy tutaj... Jaka to jest dochodzi? Dobra, na razie, cześć. ...na tymczasową służbę policji i żandarmerii. Zaapelowano do wszystkich obywateli zdolnych do służby, by za
ciągnęli się. To jeden to dziad. No to pochwalenie do niego dzwonić. Dziad na dziadu, gad na gadu, żebrak na żebraku. Jakby się musiał odmeldować. Tak, także on musiał się... Nie, nie, Gomułka był uparty. Gomułka wypieprzył Żydów. Gomułka wypieprzył Żydów wszystkich. Tak. No. Właśnie. W całej Polsce i myślę, że również na całym świecie. Bardzo charakterystyczny, z taką lekką chrypką. Także widzisz. No Maria, to policja ma w dupie, bo oni wiesz. Ale nic nie robili, bo ale uważają, dlatego, że jak ludzie przychodzą, to im zabrać. Teraz wiesz, ja chcę coś powiedzieć. Możesz pogadać jeszcze. Ja okay, nie, nie będę gadać. No po prostu wiesz. Ludzie to... No jak to może nie wstrzymili. To ulenili, ale wiesz, no policja pisze od tego, żeby dociekał, żeby dowodził. No żeby coś robił, to co powinien robić. No i teraz stanęło na tym, że on nie chciał oddać telefonu, ale ty zacząłeś, ale ja może potem odbiorę, może... Ja mówię, chciałam go w kostkę kopić, bo jeżeli on może odbierze, to policja nie ma pewnych rzeczy, nie ma pojęcia, nie ma... Wiadomo, może co może. Ale wiadomo, że to jest dziecko niepełnosprawne, to ja go w kostkę kopię, on tego nie rozumiał. I policja na tym stanął, bo albo... On panu nie oddał. Kiedy konkretnie nie oddał? Nie wczoraj, bo to było koniec czerwca. Nie oddał i ja nie chcę mieć nic z nim do czynienia. I wtedy policja interweniuje. A jeżeli ja lubię, a ja może już odbiorę tego... To tak, czy pan, sam nie wie, czego chce. Czy pan ma z nim kontakt? To trzeba powiedzieć, że już nie. Bo nie chce, bo mnie okradł. I policja musi teraz oddać te cele. A on nie wie, o co chodzi. To przecież no to widzisz, no to... No to więc wiesz, on ale nie wie, o co chodzi, to mataczy. Ale mało do mnie po mordzie nie dostał. Któryś raz potem znowu to samo. Ach, może ja tam może pójdę. Ja mówię, nie pójdę. Teraz... Ale słuchaj, po co ten śledczy? Po co ten śledczy? Teraz słuchaj, mówiłam, teraz słuchaj. Nie dziamaj, nie gadaj głupot. Po co ten śledczy powiedział, że to policja będzie i myśmy myśleli, że może ta policja będzie z tej komendy. Malczewskiego. Ciągle tej cholery ulicy nie mogę. A wiesz dlaczego? Dlaczego ma Malczewskiego, też są płaski do cholery. Bo ta komenda, nie dziamaj. Ta komenda jest za Żydami mesjanistycznymi. Jest w tym samym budynku. Ja tam chodziłam, ja znam to miejsce. I mnie troszeczkę zatkało, że tam to policja, ale to bliżej to lepiej. To lepiej. No i tego. I on wezwał policję, przyjechali po prostu z ulicy, z komendy, czyli nie z tej, gdzie żeśmy byli. No i ona mówi, to jeżeli on oddał do naprawy, no to w poniedziałek będzie do odbioru, to czyli, że oni przyjadą i zaraz pojadą, a my tam już nie pojedziemy, bo jak pojedziemy, to nie będziemy miały telefonu, to po co my pojedziemy? Ja mówię, ale to nie tylko chodzi o telefon, to chodzi o to, że on ukradł, a więc pewne rzeczy, żeby go chwycić. I już mamy początek sprawy, że jak on odbierze poniedziałek, to żeby oddał, żeby nie krzywdził dziecka, a tego nie było. No i teraz nie wiem, czy jak on spisał, czy to on dał tę sprawę jako do przodu, żeby ona poszła, czy to stanęło? A czy byście coś podpisywali, jakiś protokół, żeby tego było na tak zwaną wędrę? Ja ci coś powiem. Ja ci coś powiem. On, ja potem wyszłam na chwilę. I to może to był jego chytry gest tego śledczego. Zaraz będziesz mogła się wykazać, nie martw się. To może był gest, ja siedzę poczekalnie, ale drzwi były otwarte. Dobrze, żeśmy tam do głębi nie wchodzimy, tylko wchodziłyśmy do pokoiku, jak opiekunie społeczne. Dobrze, ale drzwi były otwarte, on nie chciał mojej obecności, ale potem sam się zorientował, że to jest dziecko, osoba niepełnosprawna. Dogada się, ale ja go troszeczkę, tutaj podpuszczam, no przypominam mu to co mówiłeś, że on ci nie chciał oddać już pod koniec czerwca, nie wczoraj, a że może odbierzesz, a czy może już jest na komendzie? Ja mówię, w kopercie będzie, ale to może za pół roku, a może już ta koperta jest.
No i słuchaj, no to dobrze, to, to dajmy jemu spokój, bo chłopiec nie wie tego. Ale troszeczkę tam nasrał. Ale teraz to nie wiem, czy ten facet nie wykorzystał sytuacji, żeby to sobie jakoś, żeby dłużej pracować, żeby sprawę odpuścić i żeby nic nie było. No to zobaczysz, no wiesz, poniedziałek jak, bo przecież on chyba wasze telefony chyba, no nie wiem, jakaś forma kontaktu chyba powinna być, więc on zatelefonuje, SMS-ował, czy jak, no. No to myślą się z wami połączy. Być jakiś obieg informacji przecież, no tak, no. Wobec tego, jeśli oni coś robią, a na pewno wzięli wasze jakieś dane, no to oni powinni odwrotną pocztą wam zawiadomić. Ode mnie nie wziął, a od niego też nie wiem, czy wziął. Ja myślę, że... Bo on był gdzieś tam tego, to nie było Naiwickie, ja mówię, debilu. To, bój, to nie jest Naiwickie, nie ma komisariatu, to może być... To może być tylko komenda, do której należy Iwicka. To Naiwickiej tak nie było, bo Naiwickiej nie ma nic. Na Czerskiej też nie ma nic, a to było na Podchorążych. Ale on był tam jak na odwiedzinach u wujka. Jak, ale teraz o co chodzi? Nie wiem, czy dzisiejsza ta nasza wycieczka nie była jak odwiedziny u wujka. Czy on coś podpisał? No to ty się musisz dowiedzieć. Bo on wezwał policję, policja przyjechała, ale nie doszło do skutku. Ale czy, zaraz się spytasz, czy... Słuchaj, spytajmy się, co, bo on ma na pewno już tak tylko... Nie, bo to musi być to bieżące, to będzie tylko minutka. Czy Michał Kogut, czy Michałek podpisał dzisiaj swoje zeznanie, to wszystko. No tak, ale on się pyta, przepraszam, Marcin, pani jest dla sprawy. Nie, nie, to powiesz, opiekuję się tak chwilkę i po prostu chciałam ja przyjechać, ale nie przyjechałam, to więc jestem bardzo ciekawa, czy Kogut, Michał, tak, czy Michałek podpisał to. Nie mają obowiązku czegoś takiego powiedzieć i na pewno zbyją, zapewniam, że no naprawdę. To wiesz, oni trzecim... Chodź tu usiądź, ja tu ci włączę. Dla sprawy nie powiedzą, no. Dobra. Powiedzą, a pani to kto? Członek rodziny? Powiedz, że się proszę opiekuje, masz. Usiądź spokojnie, bo tu był teraz taki, ja miałam jechać. Weź do ucha, no. Ale to jest komenda. Sobie. Komenda, ta, na Malczewskiego. Malczewskiego? Malczewskiego? Na Malczewskiego? Czy on podpisał, czy to pójdzie? Czekaj. Teraz się odezwij. Za drugim razem zwykle, teraz się odezwij. My im nie darujemy. Słuchaj, no! Zajęty, no co mam słuchać, no? Nie zajęte, tylko to jeszcze raz. Jeszcze raz, bo to wiesz, to takie dziadostwo, że... No wiesz, zawsze wiesz, albo nie chcę, albo muszę zrobić kupę, albo nie kolację. Nie, nie, to działa, tylko tak za drugim, trzecim razem działa. Tutaj mi też, konkretnie za drugim razem. Halo, halo. Nie mam być z tym Michałkiem. To ja miałam być z tym Michałkiem, no i jak tam? Wszystkie kontakty, to było. No, no siadę, to jest telefon na wszystkim. Nie, nie, dobrze, dobrze, bo to wiesz, to tak działa, bo to jest ten, bo to jest telefon stacjonarny. Rozumiesz, to oni mają 22 i teraz albo to nie działa, zobaczymy. No nie mam pojęcia, czy to są te telefony, które... Oni na pewno wiesz, bo to nas psychotechnicy. Nie informują o tym przedmiotem. Halo? Proszę pana, ja w sprawie osoby niepełnosprawnej Michał Kogut. Michała Koguta, no to jest no, młody człowiek pośledzony, no w stopniu no, co najmniej średnim. To jest kwestia tego telefonu, który tam no, no komuś tam zawsze odniósł. Pytanie, czy Michał podpisywał jakieś zeznanie, czy państwo podaliście bieg w tej sprawie, czy no,
bo od niego to tam niewiele można było. Ja nie mam dzieci. Proszę pana, była osoba, no młody człowiek, pośledzona, umysłowo niepełnosprawna, która tam komuś swój teren, ukradziony jej telefon, był u państwa na komendzie, ponieważ może ile mówi, bo stan jego umysłu, wie pan, odtąd dotąd. Jakby trudno pewno było jakieś tam od niego informacje uzyskać. Więc pytanie, czy on coś, nie wiem, podpisywał jakieś zeznanie, protokół.